Siematko, witam was w drugim odcinku kariery w Super Lidze. Jesteśmy z drużyną Boca Juniors. Pierwszy mecz zremisowaliśmy, więc na razie debiut tego sezonu nie jest najgorszy. To był remis z Besiktasem? Ja się nie mylę. Sprawdźmy, czy to ta drużyna, bo coś mi się tutaj może pomylić. Tak, to jest Besiktas właśnie, bo się pamiętam, że tutaj się mylę. Ale dobra, to jest na pewno Besiktas, więc remis w pierwszym meczu. I mówiliście mi, że mam spróbować wolnych zawodników, tyle że no właśnie, w wolnych zawodnikach jest mało kto warty uwagi w tym pierwszym sezonie, szczególnie że już pierwszy miesiąc został przesymulowany, więc no niestety, ale no nie ma nikogo wartego uwagi, żebyśmy mogli ściągnąć, więc w drugim sezonie pierwsze co, no to rzucimy się tutaj, no ale aktualnie nie ma co tam szukać. I też mówiliście, że mogę brać z tej Anglii, bo jeśli nie, no to będzie naprawdę ciężko. Więc spójrzmy jeszcze raz na nasz skład. Spójrzmy na drużynę i co my byśmy chcieli ściągnąć. Cały skład jest przecież nie złoty, więc tutaj akurat jest ok. Tutaj mamy młodych zawodników, chociaż to lewe skrzydło jest troszkę starsze, ale no Afce jest młody. Co byśmy chcieli? Pomoc jest dosyć młoda, prawa obrona, środek. Można środek obrony kogoś lepszego, byśmy chcieli ściągnąć młodszego przede wszystkim. I chyba tyle z takich ważniejszych. No a tak no to po prostu polepszyć skład trzeba. Więc poszukajmy jakiegoś środkowego obrońcę z EFL tu tutaj. Choć tutaj dałem tą drużynę, ale to ze wszystkich dajmy sobie, ok. Wolny zawodnik, tak, nie. I dajmy może do 27 lat. Sprawdźmy, czy tutaj będzie ktoś, kto nas może interesować. Demira. To jest na pewno dobry zawodnik. Diakabi 26, już troszeczkę dużo. Jak na jego ocenę. Banes 24. Na razie bierzemy samych zawodników z Al Ahly, ale no oni mnie interesują. Krejci, sprawdźmy. Luis Felipe. No to by nie było złe, ale no dobra, dodamy go sobie na razie. Dalej, kto tutaj jest taki interesujący? Cóż, tam robi. Ten Perez troszeczkę jest za słaby. Rodon, okej. Okay. Też jest słaby, kurczę, myślałem, że będzie lepszy. Nie, ty, nie. Ciebie sprawdzimy. I tyle, okej. Okay. Więc mamy kilka graczy dodanych tutaj do listy. Kupimy jednego z nich. Z tych obrońców i spróbujemy to dopełnić właśnie kimś starszym, czy to może Suarez, czy może Messiego dam radę, chociaż to wątpię. No ale zobaczmy, Al Ahly, Mahrez, Kessié, Mendy, Demiral, którego mamy na liście właśnie, co ciekawe, drugiego tego obrońcy nie ma, ale zobaczmy, no przejdźmy do tego meczu, nie robimy zmian, szybka symulacja i sprawdźmy, czy sobie poradzimy, nie dajemy rady. Mahrez, Gabriel, Veiga i teraz nam trafiają bramki. 3-2 przegrana, szkoda. No w tym sezonie po prostu liczymy na środek tabeli. Jesteśmy najgorszą drużyną w tej lidze, więc troszeczkę słabo. Czy tutaj zrobiłem te plany treningu? Chyba tak. Tak jest, plany treningu są zrobione. Tak zostawimy na razie. I dobra, lecimy dalej. Puchar teraz. Końcowy raport, ok. Czy to jest już do wszystkich końcowy? Tak jest. Wszyscy mają końcowy raport, więc teraz dam ci szansę na pewno w tym pucharze, bo będziemy zmieniać drużynę. Centrum. Środkowy obrońca. I którego z tych zawodników my byśmy tutaj chcieli wziąć? Na pewno ten Sutalo jest ciekawy. Na pewno Ibanez jest bardzo ciekawy. Demiral także nie najgorszy, Krejci, no tak naprawdę wszyscy są bardzo, bardzo fajni. Tylko spójrzmy na te pieniądze, no właśnie 20 milionów, 20 milionów. Też 20, oj ten tutaj bardzo dużo.
i ten jest za też 20. Z tego odstawimy na bok, ale jednego z tych czterech na pewno fajnie by było ściągnąć. Tylko którego? I to jest ciekawe pytanie. Ten Sutalu, 23 lata, no interesuje mnie ten zawodnik, więc chyba po prostu w niego pójdziemy. 1,85 m, tutaj 1,90 m i tutaj jeszcze lewa noga i kompletny dosyć, 66 strzałów. Okej, okay. No ale czy to jest też tak ważne? Obrona, dribbling. Dobra, kupimy tego Krejci, spróbujemy. Czech. Sprawdźmy, czy on będzie w ogóle chciał do nas dołączyć. Zaproponujmy im te 20. Co tu się stało? Myślałem, że mamy z 30 milionów. A tu ciekawostka. Okej, okay, zaproponujmy wymianę. Środek obrony. Oj, słabo. Lema? I po prostu co oni mi odpowiedzą? A, że to... No tak, można było się domyśleć. Słabo. Budżet tygodniowy 300 tysięcy, więc myślałem, że mamy o wiele więcej tych pieniędzy. Zespół, czy my kogoś tutaj wystawiliśmy na listę w ogóle z tych zawodników? Nikogo na razie. Słabo. Tych słabszych jest, ale mam tutaj strasznie dużo piłkarzy wypożyczonych od nas. No tak, bo tych tutaj kupiliśmy i wypożyczyliśmy od razu. Ajajaj, no to komplikuje troszeczkę sytuację. Więc po prostu zobaczmy, czy nie będziemy mogli tutaj ściągnąć. Suarez będzie ciężko, Carrasco na pewno nie. Busquets. Rakitic. Może być ciężko. Może być naprawdę ciężko. Dobra, na razie symulujmy, zobaczymy jakie oferty do nas przyjdą. Tutaj mamy puchar. Nad tą drużynę zmienimy cały zespół. Calutki. Wszyscy niech tutaj sobie zagrają, ci co zazwyczaj nie mają okazji. Prawy pomocnik, lewy, środek, napastnik i napastnik. Tutaj tylko cofniemy, żeby to byli pomocnicy defensywni, jeśli no chcieli. Okej. Okay. Widzę, że nie mają zamiaru zbytnio. Tutaj cofniemy. No zagrałem bardziej defensywnie to spotkanie, no bo mamy pomocników defensywnych na ławce. I w dodatku, no, słabsza drużyna, więc tutaj spróbujemy zagrać tak. 4-4-2 defensywne. Zobaczmy i przegrywamy 1-0. Szkoda, odpadamy z pucharu. No ale to nie jest nasz priorytet, puchar na pewno. Pracuj Valentini. Nic się nie stało, jesteś młody. Czy ja zrobiłem plany treningowe? Chyba nie. Prawy obrońca nasz, 72 ocen ogólnej. No nie, no nie sprzedamy cię. To nie jest totalnie cel na ten sezon. Do 20 tysięcy typu środkowego obrońcę, myślę, kurczę. Może Demiral to jest ta opcja. Gdybyśmy dali na sprzedaż takich zawodników jak Salarci, jak Lema, Blandel, być może to nam pomoże. Ramirez może odejść. Ty tutaj na pewno odejdziesz.
HPO niepotrzebny nam w naszej drużynie. I tyle, zobaczmy, no tych co wystawiliśmy spróbujemy sprzedać. Zobaczymy co się da ściągnąć teraz na Valencję, no. Chyba jeden z faworytów naszej ligi, myślę. Zobaczmy, tutaj Rojo jest totalnie zmęczony. Valenti, niech za niego wejdzie, może też jest zmęczony, ale przynajmniej Rojo sobie odpocznie. No i zobaczmy, czy damy radę tutaj złapać 3 do 1. Okej, Cavani i Morentiel. Fajnie, Cavani strzela. Dwie brameczki dla niego. Ostatnio w ogóle bardzo ładną bramkę strzelił z przewrotki. W prawdziwym życiu oczywiście. Dobra. No, sorry, no, idźcie na sprzedaż, no ale... Nie jesteście niestety mi tutaj potrzebni w moim planie. Okej, transfery. Ty za 1 400 000? Chcecie dać 1 400 000 chociaż? Sprawdźmy, 1 450 000 im zaproponujmy. I zgadzają się, okej, fajnie. Tu już są pierwsze pieniądze. Ciebie za... 2 200? To nie są duże negocjacje. Tutaj negocjujemy grosze. Ale te grosze aż nie mogą mi pozwolić kupić sobie właśnie tego obrońcę, którego tak bardzo chcemy. Więc spróbujmy ich sprzedać. I dzień meczu na Almerię teraz. Suarez, Vieira, no też dobra drużyna. Zobaczmy, czy my tutaj chcemy jakieś zmiany. Cavani zagrał dobre spotkanie, no ale niestety jest zmęczony. Zmienimy prawego pomocnika. Niech Langoni pokaże, na co go stać. I zobaczmy, no spróbujmy. Wygrywamy 1-0, okej, fajnie. Merentiel znowu z bramką. Fajnie, chyba teraz mocno idziemy w środek tabeli, góra tabeli. Takie jest 6. miejsce, więc bardzo fajnie. Zobaczmy, czy tutaj się już sprzedali? Nie. To Borga, oferta transferowa. Okej, tutaj fajne pieniądze są do złapania za 5 milionów z czymś. Spróbujemy go sprzedać. Sprawdźmy. 5 300 000. Czy się na to zgodzą? Zapłacą 5 300 000. Fajnie. Więc tutaj dużo pieniędzy do nas wpadnie. Kolejne oferty. No ale wam powiem tak samo, no 5 300 tutaj, jak ja nie wezmą, to wezmą drudzy, no co, no nie będziemy dawać mniejszej oferty dla tych, damy im wyższą, się spóźnili. Nie, no, nie ma sensu w ogóle z wami rozmawiać. Tutaj dalej, a tego 1450 też. Damy im 1500. Się spóźnili. Niech płacą więcej, jeśli go chcą. I oni też się nie chcą zgadzać. Nie chcę mi się z nimi negocjować. Pewnie i tak do tej pierwszej drużyny przejdą ci zawodnicy. Więc nie będę z nimi negocjował więcej. I już ktoś odchodzi. Nie wiem, kto to podważy. Saralegui, ale to chyba nie był on. Chyba kilku zwolenników tutaj odeszło. No właśnie, to był on. Juan Ramirez za 2 250 000 do River Plate. River Plate są w ogóle w naszej lidze, jeśli się nie mylę. Chyba graliśmy na nich w pucharze. Aj, ta Borda też odszedł już. Fajnie, czyli wszyscy chyba odeszli, co mieli. Tylko ten środkowy obrońca fajnie, gdyby odszedł. Żebyśmy my mogli kupić w jego miejsce właśnie kogoś. Ale zobaczmy, Monza 0 punktów cały czas. Ojojoj, bardzo słaby początek dla nich. No ale tutaj też najlepszej drużyny nie mają. Sprawdźmy, no my na pewno tutaj zrobimy małe roszady. Drużyna z przeciwników jest bez formy. Kurczę, ten ciągle jest zmęczony. Niech on sobie tutaj wejdzie. Lewy obrońca też niech sobie wejdzie, chociaż my go chcieliśmy chyba sprzedać, więc niech on tutaj sobie zagra. Na atak niech wejdzie nikt. czy ty nie lubisz grać może na środku obrony? Ktoś z was, nie? Lipka troszkę. A dobra, niech Valenti sobie zagra, niech pokaże, czy jest na poziomie. I 1 do 1, czyli my dajemy pierwszy punkt dla Monzy. No nie za dobrze.
Ale to nie cały czas, jesteśmy w górze, 8 miejsce. I Salernitana, 11 miejsce w lidze. Sprawdźmy, czy jakaś oferta jest. Campuzza. Campuzza nie jest na sprzedaż, to jest wypożyczenie, więc my to odrzucimy od razu. Tych trzech jeszcze jest na sprzedaż, ok. Więc próbuję wrócić po tego zawodnika. Chociaż... Nie no, spróbujmy po niego wrócić, naprawdę, za 20 milionów, jeśli damy radę go ściągnąć. Teraz już powinniśmy mieć te pieniądze, tak jest. 20... 22 800. Proponuj nową kwotę. Naprawdę, za 20, jeśli mi go dacie, będę w niebo wzięty. 21 400. 21? Okej. Za 21 się zgadzają. To jest coś bardzo dobrego dla nas. Sprawdźmy, czy sam piłkarz będzie tutaj gotowy do nas dołączyć. Kluczowy, pewnie, bez problemu. Dalej, no my spróbujemy na 5 lat oczywiście. On chce na 3, więc 4. Jak najbardziej do 28 roku życia z nami zostanie. I płaca teraz. 18. Okej, zgadza się. Świetnie, mamy nowego zawodnika. Środkowy obrońca z Czech, jeśli się nie mylę. W swoich tam różowych skarpetkach wlatuje do naszej drużyny. Dobra, przesymulujemy to sobie. Krejci ze Spartaku Praga dołącza do nas. Fajnie, nowa gwiazda w drużynie. To wszystko usuniemy sobie. Na razie nie ma w ogóle mowy o żadnych nowych transferach. Jest nasza nowa gwiazda, która od razu skakuje tu. I 69, ty masz 33, no to od razu tu, bang. Na środek obrony, naprawdę niesamowite statystyki, strzały, podania, dribbling i tempo są na dobrym poziomie. Jak na obrońcę, więc tutaj naprawdę, czy w przyszłości nie zagramy z nim na środku pola, no więcej strzałów niż pomocnik nasz ma, więc ciekawe. Ale dobra, teraz przejdźmy może to z rozwoju. Ja wszystkim tutaj dałem, czyli tylko dodamy tym, którzy nie mają, czyli ten na pewno nie ma. Pójdźmy w to, bo w obrona jednak jest dosyć słaba, czy wszyscy inni mają. To się będzie strasznie długo tutaj rozwijał. Wszyscy mają, świetnie, czyli wszyscy mają, oprócz właśnie tego nowego naszego obrońcy, więc świetnie. Co tutaj się zmieniło? Gwiazdki. Mamy 4, a tutaj mamy za dużo teraz. Z napadu damy w obronę. Bo na obronie mamy właśnie tą naszą gwiazdeczkę. I co my tutaj możemy jeszcze ściągnąć na obronę? 3, ok. Bierzemy. Pomocy. Nie mamy już budżetu. No cóż, no dobra, no to tak zostawimy na razie. Na brańce mamy starych zawodników, dlatego tam nikogo nie daje, bo i tak ten rozwój im nic nie da. Krejci z numerem 3. Dobra, niech ma ten numer 3. My gramy na Salernitane. Diak, Andreva, Ochoa, no... Jest to dobra drużyna, myślę, że na naszym poziomie. Taka, którą powinniśmy dać radę ograć i sprawdźmy. 2 do 0. Morentiel naprawdę w niesamowitej formie. Czy on nie będzie królem strzelców? Bo naprawdę w każdym meczu mam wrażenie, że tutaj po dwie bramki strzela. Sprawdźmy to od razu. Biuro. Statystyki zawodników. No tak, Morentiel 6 bramek w 6 meczach. Świetny, świetny początek sezonu dla niego. Plan rozwoju, oferta transferowa. Czy on jest na sprzedaż? Nie jest. On 26, on 23. No to nie, no odrzucimy. Nie będziemy go sprzedawać. Blondel, plan rozwoju. Okej, wszędzie stówka. Tutaj ma 84. Niech ma. Niech jest bardziej ofensywny do ataku. Mi to jak najbardziej pasuje. No i lecimy dalej. I już koniec jest tu tego okienka transferowego.
No my na pewno nic więcej tutaj nie ściągniemy, bo nie mamy po prostu jak. Zobaczę na transfer, El Nesri przechodzi, Walker tylko za 28. To też będzie bardzo ciekawe, bo no tutaj praktycznie wszystkie te transfery będą w tych jednych ligach, w tym jednym kraju. No będę mówił jako kraj, no bo to jest ta Anglia, ale chodzi mi o tą Super League, jakby Anglia jest to po prostu możliwość, żeby po prostu ją stworzyć. Lonsk naszego zawodnika, ale my go nie mamy zamiaru sprzedawać, on będzie z nami na bardzo długo, jest bardzo dobry jak na swój wiek. Zobacz, Miretti za 15 milionów, jestem ciekawy, co tam się dzieje, że takie niskie ceny są. Czy tutaj przy okazji wchodzą w grę jakieś wymiany? Bo bardzo niskie ceny mam wrażenie tutaj są. No zobaczmy, symulujemy dalej. I na końcu tego okienka sprawdzimy, jakie transfery doszły do środkowego obrońca, 19 lat, Magasa. Nie, no ale odrzucimy, no mamy prawego pomocnika ze środkowego obrońca, to nam aktualnie w ogóle nie pasuje. I zobaczymy te wszystkie transfery najlepsze i zobaczymy, kto jak na razie dominuje w tych ligach. Fabra nie jest jeszcze na sprzedaż w tym sezonie, zobaczymy w kolejnym. Dobra, dalej, ostatnia godzina. Jeszcze jakaś oferta, ale to znowu za niego. Czemu każdy chce go nam ściągnąć, jak on nie jest na sprzedaż? To jest dosyć ciekawe. Dobra, ostatnia godzina, symulujemy i sprawdźmy na te największe transfery, które miały teraz miejsce w tym okienku. Zobaczmy, największy Osimhen do Realu Madryt za 130, wow. Rodrigo do Arsenalu, ciekawe, Aleksander Arnold do Realu Madryt. To jest transfer, który aktualnie jest tam mniej więcej możliwy, bo widziałem, że tam dużo niby jest obserwowany Aleksander Arnold przez Real Madryt. Martinelli do Leipzig, dlatego Rodrigo doszedł, ok. Olise do Bayernu za 77, wow, niesamowita kwota. Garcia do Chelsea, Di Lorenzo do Liverpoolu, to Napoli strasznie tutaj traci swoich zawodników, a Liverpool się wzmacnia, zobaczcie, Olmo, Di Lorenzo, Merino do Juventusu, Mendes do City, Pellegrini do PSG, Goncalves do Liverpoolu, ile Liverpool kupuje? Niesamowite. Kupmeiner, Morata, Pino, Immobile, Sik, Kroos do Juventusu, ciekawy bardzo transfer. Gnabry do Barcelony, Palazon do Interu, wow, bardzo ciekawe transfery tutaj się robią. Moreno, Bakayoko z PSV do Manchesteru, więc tutaj no transfer na przyszłość na pewno, nie wypożyczyli go nigdzie, nie? Okej, ciekawe, Mendy do Arsenalu, Abraham wraca do Anglii, do Tottenhamu, Pickford do Romy, Acuna, Varane do Atletico. Mukoko do Walencji, a Walker ma tylko 3 oceny, strasznie mu spadła ta ocena. Do Borussii, ciekawe. Carvajal do Napoli. Taremi do Juventusu, dużo ciekawych ruchów. No i nasz transfer tutaj znalazł się w tym top, nie wiem ile to jest, top 50. Bardzo ciekawe rzeczy i zobaczmy szybko na... gdzie tutaj to jest? Inne ligi, tutaj. Na razie po 3 spotkaniach, tylko 3 spotkania tam w ogóle, ciekawe. Bayern na pierwszym miejscu, Paryż na drugim, na trzecim Milan, wszyscy po 7 punktów. Real Madrid 7, Barcelona 4, ciekawe. Zobaczmy, kto tutaj jest spadkowiczem. Leverkusen tylko 0 punktów, Spurs 1 i Newcastle 1 punkt, więc na razie to te drużyny spadają. W Championship na razie króluje Real Betis oraz Real Sociedad po 14 punktów, trzecie miejsce Roma, czwarte Athletic Club, piąte Napoli, szóste Al Hilal, więc no pierwsza drużyna z Arabii Saudyjskiej będzie mogła wejść do pierwszej ligi, Super Ligi. Na ostatnim miejscu Crystal Palace z 1 punktem, Frankfurt z 2 i Lens z 4, jak na razie to są spadkowicze. EFL Ligue 1. Tutaj na pierwszym miejscu Hoffenheim, na drugim Mallorca, na trzecim Celta Vigo. Wszyscy po 12 punktów, dalej Lille i Olympique Lyonnais na czwartym i piątym miejscu po 11. Praga na szóstym ma 10 punktów, a najgorsi to Bournemouth, Stuttgart i Rayo Vallecano po 3 punkty.
I na 21 miejscu PSV z 5 punktami. I sprawdźmy jeszcze tutaj naszą ligę oczywiście, jak to tutaj się prezentuje. U nas pierwsze miejsce AEK Athena. Wow, bardzo dobrze sobie radzą, 0 porażek. Drugie miejsce Al-Ittihad. Trzecie Ajax, czwarte Al-Ahli, piąte Udinese, szóste Boca Juniors, czyli my, siódmy River Plate. Niżej, kto jest ostatni? Bologna z 1 punktem i Monza z 1 punktem. Leicester tylko z 3, bardzo, bardzo słabiutko. No ale tutaj spaść niżej nie mogą, więc tutaj tylko nas interesuje ta góra tabeli. No ale AEK Athena na razie bardzo dobrze sobie radzi. I może tylko dla ciekawostki, zerknijmy szybko, nie wiem, na przykład do jakiej ligi możemy tam sobie zerknąć. Sprawdźmy, co się dzieje w Liga. Portsmouth na 4 miejscu. Ojoj, ciekawie. Tutaj Lincoln na ostatnim. La Liga. Okej, okay, tutaj hiszpańska drużyna pierwsza. Ale to będzie ciekawe, jak ta Liga Mistrzów w sezonie będzie wyglądać. Ale ta Liga Mistrzów będzie taka, no wiecie, do ominięcia. Nie będzie nas w ogóle interesować, co się dzieje w Bundeslidze. Nottingham Forest jest na 2 miejscu, no ale dobra, to jest nieważne. Co ważne, to co się dzieje w tych angielskich ligach, w tej super lidze. Można to uznać jako takie dywizje, wiecie, jak jest Ligi Narodów, dywizja A, dywizja B, C i D. My jesteśmy w tej D, bo to jest EFL League 2, czyli czwarta liga angielska, więc jako liga D. No i w tej lidze A są najlepsze drużyny, no i będę notował, kto w którym roku został mistrzem Superligi. Mam tutaj zamiar zrobić kilka sezonów, mam zamiar wygrać tą Superligę właśnie tym Boca Juniors. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na dziś to tyle, myślę, że odcinek dosyć długi, 25 minut ma ponad, więc myślę, że wystarczy. Kończymy ten odcinek na 6 miejscu, jesteśmy blisko już, żeby no, być w tych pewnych 3 miejscach, bo tutaj oczywiście 4 drużyny awansują. 3 pierwsze bez baraży, no i 4, 5, 6, 7 mają baraże, więc no, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie tylko 6 meczów z nami, jeszcze dużo, dużo jest przed nami tego sezonu. Ja wam dziękuję za oglądanie, przynajmniej od subskrypcji i już w piątek, sobotę, niedzielę, coś takiego startuje kariera reprezentacji Polski. Wiem, że na to czekacie. Wiem, że bardzo dużo was chce tą karierę, więc już niedługo będzie. Tylko czekam na mecz z Walią, bo ja to nagrywam jeszcze przed tym meczem. Wy tylko zobaczycie po meczu, zobaczycie to pewnie w środę. W każdym razie dziękuję za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Cześć!